Witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie w grę na telefon Temple Run 2. Uznałem, że ją po prostu nagram, bo mi się ona podoba. Ona jest za darmo, możecie ją sobie pobrać. Mi się ona podoba. Także może od razu przejdziemy do samej gry już. Także naciskamy tutaj play. No i właśnie, goni nas taki stwór, który chce nas po prostu dopaść. A my mamy zbierać po prostu punkty i biec. Tu na razie po prostu, no, bardzo wolno nasza postać biegnie, więc jest banalnie, ale też mało punktów dostajemy. Mamy tutaj różne wślizgi, robić uniki, możemy zbierać power-upy, właśnie takie jak ten, który daje nam czasową ochronę, że możemy się potknąć i ten potwór się za nami pojawi. W wodzie się skakać nie da. W wodzie da się tylko zanurkować. Na chwilę też oczywiście. To jest też chwilowe. Jak widzicie właśnie. O, i zdobywamy skrzynię. Ze skrzyń wypadają nagrody takie, które nam potem coś odblokowują. Na przykład mogą nam kapelusz odblokować dla postaci. Na przykład albo po prostu odblokować jakąś sekretną postać. O, zebraliśmy teraz takie przyspieszenie i nieśmiertelność w jednym, że możemy biec po prostu. Dobra, przedłużymy sobie, bo też ją można tam za te punkty można ją też zdobywać. Tu mam magnes, który ściąga pieniądze. Tu, tam w lewym górnym rogu, zależy co wybierzemy, to nam się potem po prostu możemy odblokować taką, nie odblokować, tylko użyć takiej umiejętności, że w tym przypadku mam właśnie tą nieśmiertelność. Albo na przykład możemy to odblokować, albo magnes, albo co tam, co sobie tam damy do użycia. Oczywiście nie wszystko możemy od razu, bo do niektórych rzeczy, do większości rzeczy trzeba mieć postać odpowiednią, która ma tą umiejętność. I potem można wybrać sobie dla każdej postaci już tą umiejętność. Żeby tą nieśmiertelność odblokować, to trzeba mieć właśnie Scarlet Fox, bodajże, czyli tą postać, którą teraz gram. Bo nią gram najczęściej, no bo tak mi jakoś ona tutaj spasowała najbardziej. No i po prostu ona daje nam tą nieśmiertelność i potem na każdej postaci możemy wybrać sobie też tą nieśmiertelność. Albo możemy każdej postaci przypisać inną umiejętność i zależnie jaką umiejętność chcemy mieć, to możemy taką postać wybrać. Teraz sobie nieśmiertelność weźmiemy, trochę w słabym momencie, no ale trudno. Dobra, o i mamy następną. To się tak często zdarza, już tutaj trochę mam poulepszane te różne tutaj rzeczy i to, żeby się pojawiały te wszystkie power-upy i tak dalej, żeby one się po prostu częściej pojawiały i też żeby te pieniądze niebieskie i czerwone pojawiały się wcześniej niż normalnie, bo normalnie to nie wiem, czy bym je już miał, czy jeszcze bym nawet nie miał tych czerwonych, nie jestem teraz pewien. A użyjemy sobie nieśmiertelności, nie jestem tego pewien, ale no w każdym razie przy maksymalnym ulepszeniu takie jakie mam, to pojawiają się przy 2000 metrów. A nie, to już bym miał też tamte. Te niebieskie. I czerwone. Wow. No właśnie, tu nam gra będzie coraz częściej takie niespodzianki robić, że zakręt za zakrętem, pułapka za pułapką i tak dalej. No ale to jest typowe w tej grze. Pyk. Wszystko tutaj się robi przesuwając palec po ekranie, poza tym bieganiem takim lewo-prawo, takie coś jak teraz robię. Aj, właśnie zepsułem! No niestety, tak się często zdarza. Znaczy często. Teraz mamy skrzynię. Mi gorzej się gra, jak się jeszcze gada do tego, także ja tutaj nie zdobędę jakiegoś mega wyniku. Dobrze, otwórzmy już tę skrzynię. No właśnie tutaj widzicie, że na przykład można odblokować taką postać, jak się zbierze 30 tokenów. Ja mam 24. Następna nagroda. Następny token. Mam już ich 25. I co jeszcze?
I tu mam 4 na 10 tokenów. Te tokeny są rzadsze, ale i tak dość często wpadają. Teraz tak, tu są cele. Mam level 8, prawie 9. Jakby kogoś to ciekawiło. Tu są te ulepszenia, wszystkie, tak jest tutaj pokażę. Ta coin value to jest właśnie to, co daje nam wcześniej niebieskie pieniądze, czyli te potrójne, bo one tak się nazywają. Tu jest boost distance, czyli zwiększony na 250 metrów, że tyle można przebiec. Tu są różne, na przykład uratuj mnie, to można o jednego gema mniej za minutę biegu. Szybszy start, taki bardziej do przodu wystrzał na samym początku. Można sobie ulepszyć, że kosztuje o 250 mniej coinsów, tak, i też powiększenie, tak, zwiększeń, mnożnik po prostu wyniku takiego. Jest też tutaj ten score multiplayer, nie wiem jak to się w sumie czyta. No i tutaj też z takiego losowania można zwiększyć sobie nagrodę. Teraz tak, jeszcze jedną rzecz bym chciał. I to jest statystyki. O, tutaj macie najlepsze moje po prostu, no, wszystko to, co tam zdobyłem. Dobra, jak sobie ktoś tam chce zapauzować, to mógł, a ja sobie teraz biegnę dalej. Jedziemy drugą rundę. Ten wynik miałbym większy, gdyby nie dzwonek w szkole. Na lekcję, no trudno. Niestety, peszek. metrów przebiegnięte. A to jest taki wynik, który przebiegnie każdy. Na samym początku jest tak łatwo, szczególnie że jeszcze gra nas uczy i nawet jak zginiemy, to się znowu pojawiamy, bo musimy taki tutorial przejść, który dla mnie jest już nudny, a musiałem go dwa razy ukończyć, bo na nowym telefonie tę grę sobie zainstalowałem, no i musiałem go drugi raz przechodzić. Myślałem, że tam z nudu wpadnę. O, i dostaliśmy nieśmiertelność. Jak się takiej nieśmiertelności nie złapie, no to ją tracimy najczęściej. No i po prostu jej nie zdobywamy, no i tyle. I biegniemy po prostu dalej. Ja już wiem, że tam mam nieśmiertelność w prawym górnym rogu, ale na razie sobie zachowam. Dostaliśmy skrzynię. Fajnie. Jesteśmy na poziomie wodnym. Być może mi się przyda tu nieśmiertelność. O, właśnie. To jest ta pułapka, która za każdym razem mnie pokonuje. Ja jej nie potrafię przejść. Mimo tego, że wiem, że tylko trzeba zanurkować, to tej pułapki nie mogę przejść. Przepływam pod tymi wszystkimi takimi drzewami, co leżą pod wszystkimi innymi pułapkami i tak dalej. A pod tym takim kręcącym się, nie wiem jak to się nazywa. W każdym razie widzieliście to. Nie potrafię po prostu pod tym przepłynąć, nie wiem. Zawsze jak się zanurzam, to i tak umieram. Nie wiem, może za późno to robię, nie wiem, no, takie to jest, kurde. No, że nie potrafię tego zrobić, nie wiem. To już jest akurat jakiś mój pech. Nawet pod tym, co tam było po prawej, takie połowiczny, to bym przepłynął. No patrzcie, jakie... Wiadomo, o, nawet pod tym bym, pod wszystkim przepływam, tylko nie pod tamtym. Do tamtego nie mam jakiegoś wyczucia, czy co. Nawet pod tym bym przepłynął, tylko nie chcę, bo pieniądze stracę. No, pod tym przepływam, o. A pod tamtym już bym umarł. Takie to jest dziwne. Zawsze po przepłynięciu lub po przejechaniu kopalni, przynajmniej w tym przypadku, bo... Na... O nie, wow. Dobra, widzicie właśnie, że mnie to uratowało. Normalnie już by był koniec gry. O nie, to zrobiłem co miałem. Po przejechaniu kopalni lub po przepłynięciu poziomu wodnego dostaje się zawsze jakiegoś power-upa, skrzynię lub gema. Czyli taki diament. Jakby ktoś nie wiedział, tylko zielony. O nie. Jest! O, pierwszy raz tą pułapkę mi się udało od dawna pokonać. Okej, okay, jest dobrze. O, i widzicie, to jest teraz moja nagroda, czyli nieśmiertelność. Te poziomy tak naprawdę wodne są najłatwiejsze. Także ja nie wiem, po co ta nagroda za te poziomy, ale dobra. Niech będzie, zawsze się ona może przydać tutaj.
Dobra. Pyk. Dostaliśmy magnes. A niektóre rzeczy się pojawiają, bo się pojawiają. Ale zawsze po ukończeniu poziomu wodnego lub tego w kopalni, zawsze dostajecie coś. Zawsze coś się pojawia na końcu. Wow. Dobra, już mnie widzę. Gra tutaj próbuje zabić. O, właśnie nie złapałem. Jak się nie złapie, to czasami jest szansa, że power-up pojawi się po raz drugi gdzieś. W niedługim czasie. Że pojawi się to samo. Albo na przykład jak nie złapiemy skrzyni, to jest szansa, że ona się jeszcze pojawi w niedługim czasie. No teraz to mi się na pewno ta nieśmiertelność nie pojawi, bo tutaj nie ma power-upów na poziomie wodnym lub w kopalniach. Nie ma power-upów, one się tutaj nie pojawiają. No właśnie, o, i teraz dostajemy gema, taki zielony diament, coś takiego, nie? Osoby grające w Minecrafta by na to mogły emerald powiedzieć, w sumie też. Mogłoby się im to po prostu kojarzyć. O, i mamy skrzynkę następną. One się mi tak dość często pojawiają, bo mam po prostu wykupiony ten. To, żeby się po prostu rzeczy częściej pojawiały. No i cudownie. Także zginąłem. Zginąłem, niestety. Mamy następne... O, aż 5 skrzyń. O, mamy 250 coinsów. Uuu. O kurde. Ale teraz dostałem. Wow. O, i jest właśnie następny item, który jest mi potrzebny. I przedmiot. No i to znowu już się zbliżam z tym do końca, za niedługo tę postać będę miał. Tutaj to mi się ukończyło. No dobra, dajemy następne. Złe reklamy. Reklamy się włączają. Co za zło, widzicie to? Także co, rozpoczynamy następną rundę. Dobra, jesteśmy, jedziemy. Pyk, pyk, pyk. Tu właśnie wyświetlały się te do tego przyspieszonego startu. Ten przyspieszony start, no nie pokażę wam tego, bo mi trochę punktów szkoda, ale wygląda to tak, że dostajemy nieśmiertelność i zależnie za jaką cenę ją sobie kupimy, czyli tą tańszą lub tą droższą, to tyle przebiegniemy. Czyli możemy przebiec mniej lub zapłacić więcej i przebiec więcej. Ja tego w sumie nie używam. Nie jest mi to potrzebne do niczego. Bo przebiegnięcie samego początku tej mapy to jest najłatwiejsze. To jest banalne po prostu. Nie ma po co takiego czegoś kupować. Przynajmniej ja nie potrzebuję. Jak ktoś trochę słabiej gra, to może mu to jakoś tam pomóc. Wtedy magnes wydaje fajne dźwięki. Tak w ogóle. Dobrze, użyjemy sobie teraz nieśmiertelności. O, złapaliśmy następny magnes. A teraz prawie się zabiłem. Spaliłem raczej, bo tu już takie połączone pułapki ze sobą. Jakie są najgorsze. Czasami gra daje tak przedmioty, żebyśmy spadli. To jest tak zrobione, żebyśmy spadali po prostu. Czasami daje ci go tuż przed pułapką, tak żebyś chcąc złapać, złapiesz przedmiot, ale wpadniesz do dziury. Na przykład, nie? I ta gra tak oszukuje właśnie czasami. Na razie nie miałem takiego przypadku tutaj podczas tego nagrywania. Ale może się jeszcze pojawi. Może coś takiego jeszcze będzie. Mamy gema. Jest też taka umiejętność, którą się odblokowuje. Ach, kurczę. Którą się odblokowuje za zdobycie po prostu. Za zdobycie 13 poziomu. Patrzcie, jakie zło. Gra mi się wyłączyła. Za zdobycie 13 poziomu. Teraz można też na Lost Jungle sobie pobiegać za darmo. Ta mapa jest po prostu dostępna. No, a tam jak się zdobędzie 13 poziom, to dostajemy umiejętność, którą zbieramy diamenty ile chcemy. Teraz ciekawe, czy mi się zapisały te skrzynie. Tu można sprawdzać artefakty.
Jak mamy podwójne, bo jak widzicie mamy tu podwójne, możemy je sprzedać w tym przypadku za 1000, tu za 250. Jak one się podwajają, to sobie możemy je posprzedawać. Jak widzicie 3000 tam już jakieś dostałem. Także to też jest sposób na zarobienie, zdobywanie tych samych reliktów. Jeszcze trzy jakieś artefakty gdzieś się tutaj, a tu się jeszcze ostały artefakty. Jakiś mordujący ptak tam był. I tutaj coś takiego, dobra. W tym odcinku to by było na tyle. Tutaj mamy jeszcze wyzwania globalne, tygodniowe i dzienne. Także co? Tu jeszcze widzę, można sobie pozmieniać wygląd pieniędzy. Ja wolę ten standardowy. Także co? Tu są jeszcze postacie. Można im zmieniać kapelusze. No ja tu nie mam akurat kapelusza. Tu są te power-upy. Tu można użyć. Tu jak widzicie, można dostawać po jednym gemie. To też da się tutaj gemami w prawym górnym rogu. Jak widzicie, jak się to ulepsza, to biegnie się dłużej. I im bardziej się to ulepszy, to tym dłużej po prostu biegniemy. Ale do tego potrzebne są diamenty. Także na początku tego ja nie używam. Tutaj można sobie po prostu takie jeszcze, można pieniądze, można magnes, można bonus do punktów, można ten boost, można tarczę. Bolta można użyć, jak się postać kupi, chyba za normalne już pieniądze niestety. O, teraz mi się czapka ubrała. Tu jest jeszcze on, czyli postać, którą dostajemy jako pierwszą. I on power upa ma tego shielda standardowego. Dobra, także tu jeszcze takie postacie są, ja je tak na szybko tutaj mogę pokazać. No a ja się teraz z wami już żegnam, można mieć Bruce'a Lee, tak w ogóle ciekawostka. Aha. Okej, okay. Darmowy. Tu jest Usain Bolt. No i taki sobie tutaj Sir Montague, czy jakoś tak, który jest, no, kościotrupem. Także trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. No i cześć!